Trzy polskie zachowawcze rasy bydła w jednym gospodarstwie. To już nasze kolejne odwiedziny w Krupach w województwie mazowieckim u państwa Gertrudy Niemiec i Bogusława Bernabiuka. Jesteśmy na podwórku, gdzie kaczka piżmowa wyprowadziła swój lęk kacząt. Kaczątka mają dopiero 2-3 dni. Jedno z nich oddala się od matki zwiedzać świat. Koło niej stoją trzy dorodne stare kaczory. Lekko odważne ta mała. Reszta podąża za nim. Przechodzą na tył kurnika, gdzie są gęsi. Zaczynają nawoływać matkę. Ta, słysząc piski swoich dzieci, idzie w tym kierunku. Po chwili znajduje swoje pociechy. To te jałówki, co były w zeszłym roku? Znaczy się, no w zeszłym roku były jałówki, a teraz już są i maluchy z niebie. Przenosimy się do bydła, towarzyszy nam hodowca, pan Bogusław. Ta czerwono-biała to macie czerwone jałoszeczkę. Są tu dwie rasy zachowawcze, polska czerwono-biała, 3 sztuki i białogrzbietę. Nie bój. Tak jak stoi przy matce, ten byczuś młody. A to ją pamiętam, ona jest chyba drugi jej, co? Tak. To jej drugi. Jest ten, a tam to rośli jest w ogóle. Tak. Ta się cielić będzie ta, co leży? Tak, gdzieś w sierpniu, jakoś pod koniec sierpnia. To już też mają młode? Znaczy się, ta jest, to najmłodsza, ona jest cielna, ale ona jakoś dopiero zimą, chyba listopad czy grudzień. Z rasy polskiej czerwono-białej hodowcy będą rezygnować, bo jest to rasa, która bardzo dobrze się doi, ale musi dostać lepszej paszy. A u nich na słabych glebach łatwiej utrzymać białogrzbiety i polskie czerwone, które nie potrzebują tak dobrze zjeść. Krowy przy swoich bokach mają tegoroczne cielęta. Może jej się wystraszy. Nie bać. A tu drugi byczek, ale ten fajny. Tak, ten jest czerwono wytraszony. Tak. Ma śluzawicę, całkiem przyjemny. A przed nami krowy ustalają dominację. Na pierwszym planie jest polska czerwono-biała, druga jest białogrzbieta. Krowy, jeśli mają możliwość, kopią właśnie takie dołki z piasku. A to kolejna rasa zachowawcza, lożka puławska, Luśka. Wychodzi na swój okulnik. Niebawem mają tutaj być hodowane świnie złotnickie. Tłuściutka. Będzie na... Czy młode? Znaczy się ciotka właśnie ma zjeść, bo ona się nie zaprosiła. A na jej miejsce trafią świnie złotnickie pstre. Albo białe, kto to wie. Zobaczymy, co będzie. Jeszcze rzut oka na pastwisko, gdzie byliśmy przed chwilą. I idziemy do obory. Nie, bo później mi ciężko złapać na ale ona jest do dojenia, tak? Tak. I ją będziemy doić. Tak. A to jest tamtoroczny, tej co teraz mały to ma. A już wiem, który to jest. Pamiętam go. Są to byki na opas. Pamiętam je z poprzednich lat. Ten czerwono-boczysty, kiedyś głośno becząc, wbiegł do obory w poszukiwaniu matki. A czarno-boczystego pamiętam z pastwiska. On zostanie na, czy na rzeź też? Pewnie gdzieś tak. Na Boże Narodzenie, na rzeź też. Nie, osobiście to bardziej się takie, te czerwone. Czerwone, nie? No, czerwone. Chociaż te czarne też nie są złe. Bydło białogrzbiete występuje w 2 odmianach barwnych. Czerwono-boczystej i czarno-boczystej. Około 70% po głowie jest czarno-boczyste. Ciebie pamiętam, Karolek. Ale fajną ma tą pręgę, duża taka. Ale karczek ma trochę, co? No, jest takie karczki, które się... Robi. No. A tutaj to ja się urodziłem, ja stąd pochodzę. Gospodarze mają aż 3 gospodarstwa. Teraz idziemy do stoi w lesie, gdzie jest bydło polskie czerwone. Tak to wygląda z góry. A o stoi pilnuje pies. Ale nie, wilki podchodzą? W tej chwili nie, kiedyś podchodzili. W tej chwili na razie jakoś... Odpukać. Jałówka i 2 byczki.
Ta jeszcze jedna gdzieś jest, będzie ją pewnie. No i królik jeden biega gdzieś. Się schował, może zaraz wybiegnie. Ja to puściłem jej więcej, ale... Jeden przeżył. No las robi swoje. A jest! One tu wychodzą, tak? Tak, oni tu przechodzą pod piesarkę. Ja im na razie nie utrudniam tego. Ale jak? Pod ten drut, pod spód się przepychają. Tu? Przecisną się, tak się już wytrwaniły. Chcę to zobaczyć. No przełazić. A, tu dołem. Dołem, pod ten drut się przeciskają. Dawaj właśnie tam, dalej, chcę zobaczyć. Na tym poprzeczniaku mówię przechodzę. Tak się wytrwaniły, że... Podniosą się, bo nie podniosą się, nie uciekają. A niech będzie tylko ktoś obcy. Zaraz wszystko się znajduje na łące. Bo już patrzę, że będzie jakieś łapanie, coś kombinacja. Dobra do utrzymania. To tylko charakterne bydło, no przede wszystkim. Trzeba chodzić przy nich, uważać, żeby mieć pojęcia. Były takie, że jak miały cielaka, to praktycznie tylko ja mogłem do obory wejść. Odpaliłem drona. Na pastwisku przebywa buchaj, 3 krowy, 1 jałówka cielna i cielaki. Buchaj ucieka do obory, zostawiając krowy same. Te dzielnie stawiają czoła dronowi, ale kiedy przeleciałem nad nimi, było to dla nich już za dużo i uciekły. Pobiegły na łąkę, która jest ogrodzona drewnianym płotem. Kiedy matki się oddaliły, spanikowane cielaki przeszły pod spodem pod siatką, tak jak mówił hodowca. Już prawie całe stado jest razem, brakuje tylko buchaja. Zwierzęta mają uniesione do góry ogony i są pobudzone. Jest wyczuwalne w stadzie zdenerwowanie. Z wiaty wychodzi buchaj. Chce dołączyć do reszty zwierząt. Rusza w ich kierunku. Dwie rasy, białogrzbiety i polska czerwona, zostają tutaj. Będzie zwiększane stado krów w każdej z tej rasie. Ma być po 10 sztuk dujek. Białogrzbiety wrócą na gospodarstwo, gdzie jest duża obora, bo one są dojone, a tam są lepsze warunki dla tylu zwierząt. Polska czerwona jest w typie mięsnym i zostanie prawdopodobnie w tym samym miejscu. Jedziemy do drugiego gospodarstwa, gdzie jest duża obora i gdzie będą stały białogrzbiety. Teraz są tutaj koty. Przed nami kotka trójkolorowa z kociakami. Jest tu jeszcze jedna kotka z innymi kociakami. Ale ładna mama, taka czy kolorowa. Jeszcze dwa z tyłu jest tylko. Ten rudy to jest od tej, a jeszcze taki ten burasek to jest od drugiej, od czarnej, to tam idzie. Dój metodą tradycyjną, ręczną. Ręczną to tak się mówi? Ręczną. Ręczną? Ręczną, ręczną. Ręczną. Najpierw trzeba złapać i przywiązać krowę, tak żeby nie mogła się ruszać. Teraz mycie wymienia. A w tym czasie opasy dokazują. Przeddój. I za chwilę rozpoczniemy prawdziwy dój. Ja pamiętam, że były dojarki, ale tutaj no, na jedną krowę chyba dojarki się nie opłaca. Nie opłaca, jest więcej składania tego sprzętu, rozkładania, mycia. No jego nadaje na dój 5 litrów, to akurat spokojnie można. Z ilu już jest wydojone? Hodowla białogrzbietów w tym miejscu zaczęła się przez przypadek. Pani Geltruda znalazła ogłoszenie w internecie, ktoś sprzedawał stado białogrzbietów na Podlasiu. I tak trafiły tutaj pierwsze sztuki z Podlasia. A Polska Czerwona przyjechała tutaj z gór koło Limanowej. Pierwsze 12 sztuk zostało tam zakupione. Długiem trzeba było uczyć doju, czy nie, szybko? Nie, było dość ciężko. No, trochę powiedzmy, bo nieraz to kopie. Ona tyle, że się odsuwała, nie? No, ale tak, żeby taki
walczyła, broniła się, boliła, kopała, to nie jest. Trochę uciekała się, przeczuwała, ale... Bo ona po pierwszym wycieleniu była, tak? Ona się... tak, tak. Bo one są w typie mlecznym, tak? Tak. W typie, znaczy hodowane, użytkowość. Użytkowo jak Białorusi, bo czerwona polska była w typie mlecznym. Tamta? No, początkowo była, żeśmy zaczynali mieć mleczne, a później się pojawiła możliwość, to żeśmy przeszli z czerwoną. Podczas każdego dojenia daje tylko 5 litrów, ale to dojenie trwa i trwa. Koledzy są razem, nie są uwiązani i mogą dokazywać. Jeszcze przed chwilą była z innymi krowami na łące, a teraz jest dojona. Za chwilę do nich wróci. Koniec? Krowa tym razem się nie popisała i dała tylko 4 litry mleka. Później gospodarz wypuścił ją na łąkę. I to w tym roku bociany o tym naszym piewu wybudowali gniazdo. No, rzeczywiście. I jak tego... Twój piesek? Rodzinny raczej. Rodzinny. Pozdrawiamy z województwa mazowieckiego. Zapraszam na kolejny odcinek Przemek Rasy Staropolskie.